Siemanko, z tej strony wasz ukochany youtuber. Witam w kolejnym role z vlogu na kanale. Także miłego oglądania i jeżeli chcecie być przed intrem, tak jak właśnie przed chwilą widzieliście, no to zapraszam na sklep z gadżetami. Dużo nowych, fajnych fantów wleciało. Wierzę, że coś wam się spodoba, sobie może kupicie. Teraz się gwiazdka zbliża, to znaczy zbliża. No ja nie wiem, kiedy tego vloga wstawię, ale ogólnie to mi się wydaje, że podkładeczka pod myszkę, ewentualnie sakiewka albo kubeczek to jest fajny w sumie prezencik dla znajomego albo kogoś z rodziny. Także pozdro, a nawet niekoniecznie dla kogoś z rodziny, tylko po prostu nawet dla siebie możecie sobie sprawić na prezent i dzięki temu będziecie przed intrem i na moim Instagramie w kafelku specjalnym będziecie mieli promowany Instagram. Także to jest chyba dobra opcja, w porządku, układzik, no i miłego oglądania tego vlogasa. Frendy, dzisiaj szczęśliwy dzień, bo jest 10 dzień miesiąca, a więc mam do odebrania jackpota, także jest bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwy, bo dzisiaj sobie kupię ze 2 albo nawet 3 wagony hitsów, żeby mieć po prostu co jarać. No i jeszcze przypomnę, żebyście wbijali koniecznie w opis tego filmu i macie tam między innymi takie tapety. Tych tapet jest dużo do wyboru, są na komputery, na telefony, więc i panoramiczne, i pionowe są, także możecie sobie ustawiać dosłownie wszędzie, na telewizory, na tło na fejsie, na awatary, no gdziekolwiek chcecie, gdzie wam się podoba, znaczy awatary to są osobne, też są w opisie, także zapraszam do ustawiań sobie awatarów. No i kurde, będę się przerzucał za chwilkę na tą kamerę, to jest, moi drodzy, kamera Osmo Action. Teraz nagrywam tą z gimbalem, czyli Osmo Pocket. No i będziemy właśnie jechać po jackpota na hulajnodze. Tutaj już hulajnoga stoi. O, nie tutaj, tutaj stoi. Proszę bardzo. No i kurde, jestem mega szczęśliwy, bo mam dzisiaj do odebrania pół jackpota z dowództwa, jeszcze jak pracowałem. Kolejne pół jackpota właśnie tutaj z tego sklepu, co teraz zacząłem robić. No i jeszcze połowa jackpota z dowództwa przyjdzie przelewem, a połowa właśnie w gotówce. Także muszę no dzisiaj poodbierać te jackpoty i wieczorkiem będę streamował. A jako, że będę po jackpota jechał hulajnogą, no to myślę, że wezmę ze sobą uchwyt na głowę i sobie ponagrywam coś. Nie wiem, czy wziąć na głowę, czy na klatę, ale raczej na głowie będzie wygodniej. I ten uchwyt jest trochę mniejszy, bardziej kompaktowy, także raczej wezmę ją na głowę. Dobrze nie być taki kłaczasty jak kiedyś z tymi grzywkami, jak jakiś kurde ciepły. Ja nie wiem w ogóle, jak ja mogłem grzywki nosić, ale no w sumie miałem fajne włosy, gęste i tym podobne, to jak stare vlogi pooglądacie, no to jeszcze tam nosiłem grzyweczkę, ale jak zaczęły mi się robić te zapidziały za kola, no to niestety, ale już się zacząłem kroić na krótko, zresztą oglądacie vlogi, to wiecie. No i kurde, nie wiem, co będzie dalej. Oczywiście spontan, jak to zawsze na vlogach. I ostatnio właśnie w sklepie, jak pracuję, to dużo znajomości nowych nawiązuję. Z klientów się rodzą moje ziomki. No i też może niedługo poznacie kilku moich właśnie nowych ziomków, których właśnie poznałem dzięki pracowaniu. Powiem wam tylko jedno, że ostatnio właśnie przyszedł do mnie ziomek, który kupował parę razy u mnie cygaretki. No i tak troszeczkę się zakumplowaliśmy, pogadaliśmy i był wczoraj albo przedwczoraj, jak byłem w robocie u mnie. Trochę podchmielony, ale opowiadał mi, że oglądał mój kanał, no bo ja jak się poznam, no to zazwyczaj wizytówki daję. No i przyszedł właśnie po paru dniach, od kiedy tą wizytówkę dostał, no i jego zdaniem się skończyłem. To prawda, moje 5 minut sławy minęło, aczkolwiek powiedział mi, cytuję: mordo, rób swoje wywalone w te hejty. Rób to, co ci sprawia przyjemność. No to już nie jest cytat, ale tak zrozumiałem, żebym po prostu robił to, co sprawia mi przyjemność i się nie przejmował tym. No i ja mu powiedziałem, że no wiadomo, stary, jakbym się przejmował, już dawno bym na linie skończył. Także z fartem wariaty. No i kolejna rzecz to w skrócie po tej rozmowie z nim właśnie wywnioskowaliśmy wspólnie, że ocenić mnie, czy jestem frajer, czy jestem zajebisty ziomeczek, możecie dopiero wtedy, jak chociaż ze mną pogadacie na żywo, spotkacie się ze mną na piwko, ewentualnie ze mną zajaracie szluga, czy tam cokolwiek, po prostu spędzicie ze mną trochę czasu, to wtedy możecie sobie wyrobić o mnie opinię.
A oglądając vlogi, też po części możecie tą opinię w sobie jakby wytworzyć, aczkolwiek jakby to powiedzieć. Internet to jest troszeczkę reżyserki, troszeczkę naciągania rzeczywistości. Czy na korzyść moją, czy nie, to mam wywalone, bo po prostu mam w życiu zasadę taką, że to jest moje życie i ja z nim robię co tylko chcę i robię w życiu co tylko chcę i z kim tylko chcę, bo po prostu na starość nie chcę tego żałować, że całą młodość, że tak powiem, byłem kurna taki cipek, nie? Wiecie, o co chodzi. No i o to w skrócie chodzi, że moje życie, ja jestem kowalem mojego życia. I żaden kurna frędzel z internetu, ani nawet z mojego real life'owego życia nie będzie mi rozkazywał, co mam robić i jak. Także takie szybkie słowa wyjaśnienia. Co jeszcze chciałem powiedzieć? W sumie na razie nic, jak coś to będę wam dogrywał, w końcu po to vloguję. Frendy, prośbę mam, bo wbił jakiś kurwa cfel jebany i fake opinię wystawił, nawet kurna nigdy nie kupił nic, a 3 razy wystawił opinię po jednej gwiazdce. Widzicie, jaki to jest cfel? No niestety, wbijajcie mi na sklep i wystawiajcie opinię, ale jeżeli robiliście jakieś zakupy, albo chociażby z moich filmików i vlogów wam się jakość moich produktów podoba, to byłoby sympatycznie, jakbyście troszeczkę to poprawili, no bo jak widzicie, trafił się taki zjeb, który no niestety no, nie ma życia i musi innym uprzykrzać. I przy okazji, jak już jesteśmy w tematyce, to możecie wbić też na fanpage'a na fejsie. No bo jak widzicie, mam tutaj recenzje od jakichś idiotów, którzy nawet nie mają żadnego produktu, nie mieli nigdy w ręce, nie mieli w ogóle do czynienia z tymi rzeczami. I są to fake opinie, oczywiście. Tutaj jakieś pierdzielenie farmazonów. O, mam 21 lat, fajnie. I fajnie, że gniję przed komputerem od kilkunastu lat. No, to dużo się o sobie można dowiedzieć. Tutaj, co z tego, że jest Fruit of the Loom, jak to jest 100% bawełna i jakościowe te koszulki są spoko. Nie wiem, o co ci chodzi, gościu. Jesteś. No, nie, dobra, nie będę cisnąć. Nie polecam. A masz coś w ogóle z tego sklepu? Nie masz, więc się nie wypowiadaj, gnoju. No dobra, także dalszą część vlogaska przerzucamy się na drugą kamerę, więc ten vlog będzie z dwóch i możecie pisać w komentarzach, czy bardziej wam się podoba tą vlogować, czy żebym vlogował tą, którą mam w kieszeni, czyli tym Actionem. W sumie obydwie te kamery są zajebioza. Ta jest o tyle lepsza, że ma autofokusa i tyle. Tamta niestety nie ma autofokusa, ale jest. Znaczy kompaktowe są w sumie obydwie tak samo, także tutaj nie ma żadnego problemu. Ale po prostu tamtą mogę bardziej chcę zamontować na łeb, na klatę, ewentualnie, a te i tak średnio. Co prawda mam przejściówki, mam uchwyty, ale no wyobraźcie sobie gościa, który jeździ tak z taką kamerą na łbie. No to trochę dziwnie by wyglądało i bym był kurna jak jednorożec jakiś. No totalnie głupio by to wyglądało, także no. Jedziemy odebrać jackpota. Już na dworze jest ciemno, także trochę bad trip, ale to co będzie widać na vlogu to będzie. Także na razie z tej kamerki się żegnamy. Zaraz się witamy na nowej. No i witam serdecznie. Mam nadzieję, że się nagrywa oczywiście, bo nie pamiętam, czy dobrze ustawiłem kamerę, czy dobrze. No bo dźwięki w niej wyłączyłem ogólnie, frendy. Także nie wiem, czy ona włączyła się i nagrywa. W każdym razie o, hulajnoga. Tak to się prezentuje. No i co? No i kurna jajco. Jedziemy odebrać jackpota. Daleko na szczęście nie mam, bo to niedaleko Bemowa Ratusz. Także na hulajnodze to będzie rach ciach i zarabędę. No i tak to wygląda, moi drodzy. Także myślę, że z tą kamerą będzie spoci, bo fajnie mogę sobie po prostu nagrywać vlogi jeżdżąc. Nie mając kamery na głowie, to łatwo się wyrżnąć i nie byłoby zbyt kolorowo się właśnie wyrżnąć. Już jak widzicie 20 lecę. Nie wiem, czy to autofokus ogarnia. Znaczy no, ta kamera nie ma autofokusa, tak jak mówiłem. Trochę wiatr wieje, ale jako, że mam na głowie i kaptur trochę ją osłania, to nie powinno być zrozumiale słychać i tym podobne. No i fajna zajawka, no mega, mega mi się podoba jeżdżenie na tej hulajnodze. Także jakbyście się pytali, jaką hulajnogę polecam, to jest mój pierwszy zakup, jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. No i od razu powiem wam, że bardzo udany zakup. No i oczywiście mamy przejście dla pieszych, także schodzimy z hulajnogi, przeprowadzamy ją. A jeżeli mamy przejazd rowerowy na przejściu,
to możemy sobie też wtedy przejechać na niej, ale no wiecie, nie chcę mieć przypału, mandatów mi się płacić i tym podobne nie uśmiecha, dlatego staram się jeździć legalnie. No czasami nie wychodzi, ale staram się jeździć legalnie, kulturalnie i tak działa dzwonek. Fajny, głośny, ludzie się mega śmiesznie wystraszają, jak idą chodnikiem rowerowym, to wtedy się mega śmiesznie wystraszają i uciekają i wyczulnie zawsze z nich mam. A jak się sadzą, parują, to im mówię, to jest rowerowa i jadę dalej, kurwa. Ich problem, ich wina, nie moja. Dobra, zdejmuję kamerę z głowy i czapkę zakładam, bo normalnie błyskawica jest straszna. Bez rękawiczek to ja bym nie dał rady na tej hulajnodze jeździć. Znaczy dałbym, ale potem bym miał podrażone ręce, to jeden masakra. Dobra, chowam kamerę, bo tu gościu robi merolkiem. Czy tam babka, nie zwróciłem uwagi. No, w każdym razie fajnie to wygląda, hulajnoga. Jeszcze z tymi światełkami też mi się wydaje, że to zarąbiście się prezentuje. Dobra, nie bajdurze, jedę jackpota odebrać, wracam do domu i będę streamował. Au! Dobrze fest. No i dobra, wracam już z jackpotem odebranym. Jeszcze mam drugiego jackpota do odbioru. Także odbiorę jeszcze drugiego jackpota, moi drodzy, i dopiero wtedy idę do wpłatomatu wpłacić Cheetos na konto, bo nie lubię gotówki zbytnio. Także zostawię sobie w gotówce może troszeczkę, nie będę mówić ile, ale troszeczkę, a resztę sobie na konto wrzucę, żeby nie było przypału, w razie jakby się gdzieś nie dało kartą płacić. No, także tak, moi drodzy. No i wracamy do domciu. No, jednak drugiego jackpota dostanę na konto, bo kurde... ogólnie moja mama miała mi odebrać, bo część jackpota była w gotówce, część przelewem i ten przelew mi już przyszedł dzisiaj, ale jak chodzi o drugą połowę jackpota z dowództwa, to miała moja mama odebrać gotówkę i mi przekazać, ale nie zrobiła tego, więc szefowa zrobi mi z prywatnego swojego konta przelew, a gotówkę sobie zostawi, także taki układ jest sympatyczny. No i pozdrowienia dla wszystkich ziomali i ekipy poznanej właśnie, jak pracowałem na dowództwie. A teraz idę do wpłatomatu wpłacić te grube miliony. No i zapomniałem, kurde, kupić sobie dwa wagony hitsów. Przewalone, ale cóż, właśnie wychodzę i będę szedł je kupić. Bo byłem w bankomacie, we wpłatomacie właściwie. Grube miliony już na koncie. Wracając, zapomniałem wstąpić po hitsy, kurde. A byłem tak samo w żabce przed chwilą, bo kupowałem sobie picie i mi wyleciało z głowy i nie wziąłem hitsów po krzamp. Dobra, idę się, cofam właśnie i pobiorę dwa wagony. Jeszcze nie wiem jakiego smaku. Na pewno jeden będzie blue, a drugi mi się wydaje, że ten Mua Wave'y, te najnowsze jasnofioletowe, są koks. No i good friendy, jestem już, tak jak mówiłem, że zrobię live'a, tak zrobiłem. Na poprzednim live'ie kuratorka mi wbiła na chatę te narkotesty robić, także już jest po wszystkim i odpaliłem następnego, jak widzicie. Także tutaj se streamuję. IQOS rozgrzany. No i zabieram się za streaming. Już po streamku, friendy, jak widzicie, sobie oglądam na telewizji. Znaczy na telewizji, no na PlayStation sobie oglądam YouTube'a. No i jest godzina, już wam pokażę na telefonku. Proszę bardzo, tak to wygląda. Jest 3:54. No i dzisiaj na 19 do pracy, także specjalnie się przemęczyłem do takiej godziny, żeby po prostu pospać cały dzień i wtedy całą noc będę funkcjonował normalnie w robocie i będzie kultura, nie pomylę się w kasie i będzie wszystko subcio. Także co jeszcze chciałem powiedzieć? Idę kimać. No i moje słuchawki się zaczęły psuć od komputerka. Także niestety bad trip. Odpalę światło, żeby było to widać. Cokolwiek widać. O, tak to wygląda. No i niestety słuchawki po wielu, kurde, latach jakby służenia dla mnie. Lewa słuchawka zaczęła powoli odmawiać posłuszeństwa, już jest po gwarancji, więc niestety nic z tym nie zrobię. Na serwis się nie opłaca na pewno, bez sensu to zrobić. Po prostu kupuję sobie Cloud Flighty Alfy i kupuję je dziś jeszcze przed robotą lub jutro
Po robocie, bo kończę o 7 rano, więc idealnie wrócę do domu, przepakuję się, ogarnę się i pójdę szybko po słuchawki, wrócę i pójdę w kimę, wyśpię się i mogę streamować na nowych słuchawkach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plan już znacie, zobaczymy, czego zrealizuję. Czy będę jeszcze na razie wytrzymywać na tym lekkim brzęczeniu, bo o, może siebie pokażę, nie? Czekajcie, tylko sobie przegląd, znaczy podgląd przewrócę na przedni ekran w tej kamerze. Ale jestem czerwony normalnie, jakbym był buraczkiem. Czekajcie, podejdę bardziej do światła. Może teraz będę normalny kolor miał. No nadal nie za bardzo, ale dobra. W każdym razie zobaczymy, czy będę to realizować. Już mi się mózg zwiesza, jestem niewyspany. Dzisiaj kuratorka była na testy u mnie. Jest shot na Roles Live, była akurat na live'a mi wbiła. Pokczamp. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tych słuchawek? A, brzęczą trochę tak, jakbyście stali na łące tuż przy elektrowni. Elektrycznej oczywiście. No i kurde, jak macie elektrownię, to ona, te takie wiecie, te przekaźniki, nie wiem jak to się nazywa professional, ale te przekaźniki, te różne, no te takie kulkowate maszynerie, one wydają takie dźwięki, takie lekkie bzyczenie jakby, czy coś w tym stylu. I tak właśnie brzęczy mi ta lewa słuchawka. Delikatnie, bo delikatnie, ale lekki dyskomforcik jest, dlatego myślę, że czas najwyższy zainwestować w dobre, fajne słuchawki. Kupię to, zobaczycie. Ewentualnie może zmienię zdanie, kupię inne, bo mam dylemat między trzema. Ale te Cloud Flighty, nie, Flighty to teraz mam. Cloudy Alpha. Bardzo mi się podobają kolorystycznie, bo na pewno wiem, że będą mi mega fitować do zegarka. No i przy okazji na cabanie podczas live'ów też będą fajnie fitowały do fotela. No kurde, frendy, jest 17:30, na 19:00 idę do roboty, więc szybkie żarcie, pomidoróweczka wjeżdża, to jest ostatnia porcja, jaką mam. Także to jest troszkę smutne, no ale trudno. Dobrze, że wczoraj odebrałem te wszystkie jackpoty, także sobie poradzę w życiu. Ua, i mam rękawiczki, bo pod spodem sobie pokremowałem ręce, nie chciałem wszystkiego w kremie upaćkać, a poza tym lepiej się dzięki temu wchłania, zamiast na przykład się właśnie rozpaćkać na jakiś meblach, ewentualnie w pokoju na czymś. A pozmywa mi tym podobne rano, jak wrócę z roboty. No chyba, że jeszcze zdążę, nie wiem, zobaczymy. No, także niedługo będę się zbierał i będzie git. Nawet się wyspałem, także myślę, że tą nockę w robocie przetrwam. Już troszeczkę się wyspałem po robocie, mamy 14 godzinę, nie wiem czy widać. Tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem, ogarnąłem nowe słuchawki. Proszę bardzo. Może tutaj będzie lepsze światło. Tak się prezentują. To są HyperX-y Alfy. Mega fajne. I zobaczcie, nie dość, że mi fitują. O, tutaj się zespawnowało moje pudełko właśnie od nich. Także zajebioza, tak wyglądają. I powiem wam, że naprawdę mega epickie słuchawki. Nie dość, że mi fitują do myszki, jeszcze mi fitują do dresu. O, nie widać za bardzo, wezmę tu. O, fitują mi do dresu. To jeszcze fitują mi do sikora. Też słabo widać, ach, to światło bezcenne. No. Pokczamp! Jadę sobie z koleżanką z Poznania, która planuje się przeprowadzić tu do Warszawy i chyba będzie to robiła. I towarzyszę jej i tym podobne. Jedziemy teraz na Pragę i będziemy szukać dla niej pokoju. Bo se kobitka chce wynająć, to good. No i moi drodzy, dzisiaj wypada dzień, że chyba Polska gra, bo wciula ludzi wysiadło tutaj na stadionie. Policji wciula. Także coś się chyba dzieje. A ja jak zawsze nie w temacie. Tam policja i tym podobne, nie wiem czy widzieliście. A tu koleżanka szuka pokojów i towarzysze jeździmy. Zakaz przejścia zrobili, niesamowite. I tak wygląda patelnia, że dzisiaj jest mecz, to ludzie sprzedają szaliki. Yo. Awantura! O, już nie żyją, słyszeliście? Awantura! Z ochroną metra była awantura. Albo z tym ziomkiem się spruli i ochrona zainterweniowała. Nie wiem, nie było mnie. Ale jeszcze sobie krzyczy coś ziomuś. Nie słychać go już nawet, bo szumi, ale jeszcze o, ręką macha, odgraża się. Ale już ziomek nie żyje, już umarł. Chillera w Sadyba Best Mall, czy jakoś tak to się zwało. Idziemy coś opierdolić smacznego. Gaz trochę chyciło w galerii. Elo Benz. Koleżanka se pseudo zarezerwowała mieszkanie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie jej.
galeria wygląda tak. Jesus friend, jak ja tęskniłem za tym uczuciem, że idę kurna na miasto i zawsze co mam ochotę se biorę. Yo. Szamka wjeżdża. Przełożyłem sobie z dostawy, kurde, na talerz i tak się będzie kulturalniej to jadło. No i sobie streamuję for fun. Czytałem sobie ostatnio komentarze pod poprzednimi vlogami, jak pokazywałem tą torbę. To już dawno, dawno temu. I babcia mi tutaj robiła właśnie te przegródki, no nie? No i one nie puściły, one trzymają się twardo, jakby ze stali były, no bo babcia jak zrobi robotę, to wiadomo, czego nie ma we wsi. Ale niestety, kurde, tutaj ten materiał jest gówniany i pierdło. No i bad trip, i niestety torba do wyrzucenia, bo tutaj raczej tego się nie złapie. Poza tym ten materiał tutaj, jak widzicie, to jest taka siatka. No strasznie gówniane. Ajajaj, bad trip jak cholercia. Także no niestety ta torba idzie do podłóżka. Może wykminicie, co z tym zrobić. Na razie to idzie pod łóżko do mojego, że tak powiem, czyśćca. No i jak będę miał czas albo coś, to pomyślę, co z tym zrobić, albo wypieprzę do śmieci. Taka fajna torba, duża, tyle fantów, fajne. O, szkoda gadać. I teraz się przeprowadziłem. O, tu zobaczcie mój burdel. Trwa właśnie ładowanie itemów. No przerzuciłem się na tą sakiewkę, no nie? Tutaj zazwyczaj noszę takie szelki właśnie z klamką. A na górze, na wierzchu taki, o, kołczan, coś w stylu, no nie? Tak to wygląda. O, i prawie spadło. Fajny patent z tym uchwytem, żeby to se tu wisiało. Zawsze jak się ubieram, to pyk, zakładam to, tamto, sram to i wychodzę z domu. Jeszcze słuchawki, maseczki w razie był zapasowe. No i tak to wygląda, niestety. Siemanko, siemanko, kurna, gangster wita. Yo, yo, yo. Ja no, oczywiście żartuję. Przyszły mi właśnie łańcuchy, także jestem zadowolony. Nie, żebym się flexował, ale mi się wydaje, że fajne. Ciężki strasznie jest, nie wiedziałem, że to takie ciężkie będzie. Tu na ręce też niby małe, ale ciężkie. Także będę musiał się do tego przyzwyczaić. No i co, rozgrzewamy hitsa. Niedawno wstałem, zrobiłem sobie zakupy, odebrałem właśnie te łańcuszki, no i niedługo idę do roboty na nockę. Wolę nocki robić, bo jest mniej roboty, lodówki nie chodzą, to jest cisza, no i generalnie same plusy. I teraz tak, większość tam ludzi, którzy przychodzą na zakupy, to moi już znajomi, no bo pierwszy raz mówili dzień dobry, drugi też, trzeci też, a już później to normalnie siema, siema, co tam i wiecie, wyjść przed sklep na szluga. Fajny klimacik, także ta robota jest dużo lepsza niż na dowództwie. No halo, telefon, wybudź się. Mamy 17:28, także jeszcze dosyć sporo czasu mam do wyjścia do roboty, także na chilku energetyk. No i moi drodzy, będę zaraz bułkę z żaby jadł z sosem czosnkowym, to wam też pokażę. No i oby był luzik dzisiaj w pracy, raczej będzie. Bo w sumie nocki są zawsze luźne. Śniadanie wjeżdża. Kurde, jest już 18. Ja mam na 19 do roboty, kurde, więc muszę zjeść i się sprężać na hulajnodze. Przyjechać, ja mam dobrze, że 10 minut do 15 hulajnogą, także się wyrobię elegancko. Szama taka dobra, że fleksuje się Chińczykiem. Płatki z mlekiem, mordeczki. Słoik herbaty. Hello Benz. Będę Shreka właśnie oglądał for fun z nudów. No i tu się Rolex Vlog montuje. Nie wiem, czy to poprzedni, ale chyba tak, poprzedni. Mam nadzieję, że już oglądaliście go. Zadymka, friendy. Prezes wygrał życie, bo dostałem jeden sosik gratis. Kurczaka chrupiącego to se zamówiłem. Ale dostałem jeszcze Saigonki gratis, kurna ty. Ale koks. Pozdro. Mega dobry Chińczyk tutaj. Z okolic właśnie, obok McDonalda na Wrocławskiej. Polecam. Będzie mnie łatwiej przeskoczyć niż obejść, elo. Hello friendy, miałem teraz 4 dni wolne, ja się rozleniwiłem, ale już jedziemy do pracy, kurde. Biorę was ze sobą, dawno was nie brałem. Duża kawka musi wjechać, cappuccino moja ulubiona. I klienci się kurna podobno spruli do szefowej czy tam do szefostwa, że muzyki słucham, ty. Przecież tu jest radio, no to każdy kurde pracownik se słucha. Ja jest taka różnica, że ja se słucham na moim, ty. What the fuck.
I jak zawsze jak klient wchodzi, to ściszam, żeby nie było przypało. Jak nie ma klientów, no to co, kogo to obchodzi, jak tutaj muza gra, bez kitu. No, jak widzicie, bolid, kurde, włożyłem tu. Zawsze stał tutaj, tylko kurde, jak widzicie, muszę to wszystko, kurna, badziewo wnieść tam na górę. No tutaj są schody na górę i muszę to wszystko na górę wnieść. Także troszeczkę się nadymam w jedną i w drugą, ale na szczęście nic z tego nie powinno być takie ciężkie, żebym nie dał rady, więc easy peasy, bo koleżanka była na zmianie, to przyjęła dostawę. A że jest, kurde, starsza i jest, kurde, babką, no to wiadomo, że nie będzie tego dźwigać na górę, poukładała to tutaj na dole. No ja tutaj właśnie hitsy będę rozpakowywał, żeby se zajarać. Tutaj mam Snapchata, o, możecie zobaczyć. Wow, jak ja świr. Kurde, klikałem kamerę i gówno się zrobiło. Dzisiaj mam batony w pracy do jedzenia. Nie wiem, czy coś jeszcze będę ogarniał, może kebsa skoczę tu. Za rogiem jest dobry kebab. No i kurde, battery friendy, bo już mija trzeci tydzień, albo nawet i czwarty. Kto wie, ten wie. Zobaczymy, kiedy przyjdzie krzesło, bo już szefowa puce rzuciła, że zamówiła kurierem i że kurier wczoraj albo dzisiaj już zaczął to realizować, także mieć nadzieję, że przyjdę na następną zmianę, to już to krzesełko będzie, a jak nie, no to jeszcze na następną. Oczywiście dam wam puce. Zobaczymy, jak to będzie. Bez kitu. Dobrze, że w pracy mam luźną, mogę w każdej chwili sobie wyskoczyć, kurde, na kepsa, który jest niedaleko. No i na górze frytki, dalej jest surówka, mięso i sosy. Znaczy w sumie jeden, bo ja łagodne tylko wcinam. Pozdro, pokczamp. No i zapomniałem kremu z domu, no i niestety skóra robi ała. No niestety. Ale dobrze, że mam metalowy widelec z niezbędnika, bo tymi plastikowymi to się nie da w ogóle mieszać. A tym metalowym to sobie elegancko, jak troszkę przestygnie, zjem frytek z góry i sobie je wymieszam ze wszystkim i będzie good good i nagram wam już wymieszane, żeby nie było lipy. No i teraz chociaż widać wszystkie składniki. Ua. A po kebabie hits wejdzie idealnie. No i pełna chillerka, friendy, jest 0:30, także elo benz, zjadłem właśnie kepsa. A idealnie po kepsie wjeżdża hitsik. Mhm. To jest właśnie to, czego mi było trzeba po zjedzeniu. No i nie wiem, czy na role z vlogu to mówiłem, ale jakieś społeczniaki się skarżyły, że muzykę słucham. Jak jest radio domyślnie w pracy, kurde, to jest po pierwsze. Po drugie, słucham tej muzyki tak cicho, że mój znajomy, który przyszedł po browara, powiedział mi, że ledwo słyszy tą muzykę z zalady. Także społeczniaki się niestety zdarzają. Ale całe szczęście nie ma za to przypału, szefowa jakby to puściła, wiesz, że jednym uchem wpuściła, drugim wypuściła, bo napisałem do niej SMS-a, że o co chodzi ze skargami na mnie, bo moja koleżanka mi zmienniczka przekazała, że niby były na mnie skargi, jeśli chodzi właśnie o muzyczkę. No, ale szefowa nic się do tego nie odniosła, czyli po prostu oplutet temat, także skarg nie było, ale jaką to trzeba być, kurna, upośledzoną, kurna, rurą albo frajerem jakimś, żeby, kurna, się przyczepić do tego, że sobie muzyczka w tle leci, kurna, radyjka słucham. Ja rozumiem, jakbym słuchał jakichś, kurna, wulgarnych piosenek, jakieś, kurna, po polsku oczywiście, bo tam po angielsku to tam se może lecieć jakieś n-wordowanie i inne, fakowanie i inne tego typu. Ale nie wiem, co trzeba mieć w bani, żeby mieć problem o to, że gościu, który siedzi po 12 godzin w robocie, sobie muzyczki słucha, żeby tu się z nudów nie zarąbać, ty. Matoły totalne. No i pozdrawiam ludzi, którzy oglądają teraz premierę. Na czacie serduszka, jeżeli chcecie, będzie sympatycznie. No i też szybkie info, że jeżeli nie zdążyliście na premierę, no to teraz, jak już jest po premierze, no to oglądają tylko wspierający. Trzeba sobie wykupić pay-per-view, czyli znaczy takie pay-per-view, bo to jest pay-per-view nie tylko na jednego vloga, ale to jest na 150 ponad vlogów, także myślę, że to się opłaca. Także w tym momencie jeszcze do końca tego vloga macie czas. Dzięki temu tutaj albo tutaj na czacie będziecie się wyświetlać, że wykupiliście sobie pay-per-view, oczywiście. I będę za to bardzo wdzięczny i to będzie wpizdziec sympatyczne dla mnie. I zaraz wam jeszcze coś powiem a propos tego PPV. Pewnie się zapytacie, po co tak zrobiłem, dlaczego tak zrobiłem, lecę na hajs. Nie, tu nie o to chodzi, ale po części też troszkę o to chodzi. Ale nie to, że lecę na hajs, no bo na ten hajs tak naprawdę z YouTube'a to mam o tak, o, kładę laskę, nie? Bo
Bo tutaj siedzę i tutaj sobie wysiaduję pieniądze, a nie tutaj, gdzie wy teraz oglądacie. Tam oczywiście spływa mi co nieco, ale na chłopski rozum, z wyświetleń takich gównianych, jakie mam z jednego filmu, potrafię zarobić, nie wiem, 5-10 zł, więc już wystarczy, że jedna, dwie osoby wykupią se pay-per-view i już więcej zarabiam z tych vlogów niż z wyświetleń. Także o to w tym chodzi wszystkim, hejterzy, tyle jest. No i też dodatkowym sporym plusem, że nie muszę tutaj się bawić w cenzurowanie niczego, po prostu tak jak leci vlog, tak go montuję i wstawiam, no nie? No bo to, że mam ograniczone zarabianie na wyświetleniach, to gówno mnie koło fiuta lata, bo sobie wykupujecie dostęp, także mam nadzieję, że mnie źle nie odbierzecie w tym momencie oczywiście, ale polecam sobie wykupić już w tym momencie wspieracza. I co to jest dyszka miesięcznie, a macie dostęp do 150 ponad vlogów i do każdego następnego. Pozdro. Ła, jeszcze tylko niecałe 2 godzinki i do domciu. Przez całą nockę było 2-3 klientów, także pokczamp, zanudziłem się tu prawie na śmierć. Muza gra wyciszona teraz, bo nagrywam. No i co, kurde, pokażę wam, mój boli tutaj stoi. A tutaj było w pizdziec kartonów z wódkami, browarami i tym podobne. No tam na górę już wyniosłem wszystko, także good, ale było tego wciul. Nie wiem, czy to pokazałem na filmie, ale jak nie, no to trudno się mówi. No i też się trochę wkurwiłem, bo mam tą kamerę w pokoju, nie wiem, czy pokazywałem i się pucowałem, ale mam kamerę w pokoju i ta kamera jest po to, żebym po prostu miał spokój, jak jestem w pracy, że nic mi kurwa nie zginie, że żadnych fantów mi ktoś nie podpierdoli, wiadomo kto, i nie rozpierdoli mi znowu kurna szyby w drzwiach, której już nie ma. No ale wiecie, o co chodzi, no to jest ta kamera zamontowana w razie właśnie jakby znowu miała być jakaś niemiła sytuacja, żeby nie było po tym, że no wiadomo, o co chodzi, przezorny zawsze ubezpieczony. No i dzisiaj w robocie przychodzi mi nagle SMS powiadomienie około 1 w nocy, że kamera disconnected, kurna. Także wrócimy na chatę i ocenimy sytuację. Najwyżej będzie przejebane i będzie wojna. No i dobra, mamy za chwilę 7, albo już lekko po 7. Wsiadam na bolid i lecę kurna do domu. Ua! Zobaczcie, friendy, jeszcze się nie zdążyłem rozebrać. No i bardzo dobrze. Już kamera jest podpięta z powrotem. Nawet wam pokażę, proszę bardzo, zgaszę światło. I jak widzicie, są te czerwone diody. Czyli że działa, czyli że prośba moja została wysłuchana, bo napisałem do mamy, że jak jej się coś nie podoba, to żeby po prostu drzwi mi z pokoju zamknęła, a nie ingerowała do mnie w pokoju i nic mi nie przekładała. Także bardzo dobrze, że nie będzie tak jakby przysłowiowej wojny. No i bardzo sympatycznie. No i zawsze jak wracam z roboty, to robot sprząta, bo zawsze o 7 rano startuje, a ja chwilę po 7 zazwyczaj w domu jestem. Różnie to bywa, ale zazwyczaj jak wracam, to jeszcze jeździ i sprząta. Dobra, rozpakowuję się, ogarniam się, mam dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj. Między innymi pranie, śmieci wynieść i inne chuje moje dzikie kwiaty. Lunka, cześć! No siemka! Ty, no i miałem się kurna kimnąć chwilkę, jak wstanę to ponagrywać vlogi i tym podobne, bo trochę mam do zrobienia filmów. No jest kurna, zobaczcie. 23 pokczamp. Także dupa z nagrywania, bo już wszyscy śpią. Ale za to... A nie, dzisiaj piątek jest. Ale dobra, nie chcę mi się o takiej godzinie nagrywać. Także dzięki za oglądanie vloga i do następnego.